tej książce są jakieś rzeczy, które nas będą szokować, czy myślisz, że to jest tylko skok na kasę ze strony Janusza Palikota, który jest w tym momencie w opresjach finansowych? No mam nadzieję, że skok na kasę, bo no ma komu oddawać pieniądze. Jakub Szewczyk, Świat Gwiazd, dobry wieczór Państwu, jesteśmy na pokazie Denis Clair, a wraz ze mną Anna Markowska. Dzień dobry. No, właściwie podstawowe pytanie, jak Twoje wrażenia z dzisiejszego pokazu? No było kolorowo, cała gama kolorów, cyrkonie, można było poczuć wiosnę. Co Twoim zdaniem jest jeszcze do poprawy w Polsce? Czy Polska jakoś odstaje względem tego, jak pokazy mody, jak moda w ogóle prezentuje się na świecie, czy nie mamy się czego wstydzić? Wiesz co, nie mamy, ale dzisiaj wszystko idzie w kierunku sztucznej inteligencji i jednak te pokazy się zmieniają. Dzisiaj sztuczna inteligencja projektuje ubrania. Czasami wszystko dzieje się gdzieś tam digitalowo. Wiesz, no, mi przykro, że to idzie w tym kierunku, że moda to już nie jest taki czysty artyzm, wiesz, dla mnie to jest sztuka. Ja kocham te modelki, te rysy twarzy, ten ruch, te ubrania, kroje, jak te ubrania pracują i tak dalej. A teraz no to wszystko gdzieś tam odchodzi, nawet kampanie są robione już całkowicie bez modelek, bez fotografów, bez tej całej otoczki, tylko po prostu sztuczna inteligencja kreuje wizerunek. No i myślę, że będzie taki boom na sztuczną inteligencję, po czym to wszystko wróci do jednak tej prawdy, tych zmarszczek, tych załamań na twarzy, wiesz, bo ludzie kochają prawdę, no. A dzisiaj tutaj ty zaobserwowałaś to, czego ty byś oczekiwała, tę naturalność i ten artyzm? Wiesz co, Denis Clair to jest marka bardzo klasyczna, podkreślająca kobiecość, taka trochę biznesowa, to jest taka silna kobieta. Ja bardzo lubię też w modzie takie wariactwo, takie, że nie wiesz co się stanie, że to jest zupełnie nieoczywiste. Gdybym ja tworzyła modę, to pewnie takie rzeczy bym robiła, takie nieoczywiste kroje. Mówiliśmy trochę o tym, gdzie jest Polska na tle świata i myślę, że ta Polska cały czas kroki jakieś do przodu czyni. W TVN-ie rozpocznie się niedługo program związany z drag queen. Czy ty uważasz, że Polska jest na to gotowa? Polacy, mentalność polska? Oj, nie wiem. Nie wiem, wiesz, telewizja lubi szokować. Więc jeśli to szokuje, przyciąga uwagę i trochę na tym działa telewizja, tak? Że to jest jeszcze dla nas coś wow. No gdyby to było normalne, gdybyśmy pokazali, nie wiem, cokolwiek zwykłego, no zwykłe dziewczyny, które przymierzają ubrania, nie jest to jakieś wow, tak? Więc jak zobaczymy drag queen i to jak są, wiesz, kolorowe, ciekawe i tak dalej, i tak dalej, no myślę, że to może być, wiesz, fajne do obejrzenia. Jakbyś w takim razie oceniła dobór jury, bo mamy Andrzeja Seweryna, który zagrał w serialu na temat drag queen na Netflixie. Później mamy Annę Muchę i na trzecim miejscu Michał Szpak. Są to na maks ekspresyjne osoby. Ja jestem fanką i Ani Muchy, i Andrzeja Seweryna. Zagrał świetnie rolę w Królowej, bardzo mi się podobało. Zaskoczył mnie bardzo, bo jednak ta odwaga, no i wiesz, drag queen, wow. No Michał Szpak też faktycznie, no artysta, kolorowy ptak, więc myślę, że jury jest tu idealnie dobrane. Mówimy o showbiznesie, mówimy o szokowaniu. Jest teraz na językach i Magda Gessler, i Janusz Palikot ze swoją książką na temat showbiznesu. Promuje ją zdaniami, prawda, o homoseksualizmie wojewódzkiego, prawda, o alkoholizmie Magdy Gessler. Czy Twoim zdaniem to są jakieś... W tej książce są jakieś rzeczy, które nas będą szokować, czy myślisz, że to jest tylko skok na kasę ze strony Janusza Palikota, który jest w tym momencie w opresjach finansowych? No mam nadzieję, że skok na kasę, bo no, ma komu oddawać pieniądze, więc no tyle na ten temat. Czy ty jakoś emocjonalnie angażujesz się właśnie w te sprawy związane na przykład z Januszem Palikotem? Nie, po prostu... Oceniam jako uczciwy człowiek. Tyle, no. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Na koniec powiedz jeszcze,
czego chciałabyś, żeby tobie życzyć w tym rozkręcającym się cały czas 2024 roku? Uśmiechu i żeby ten rok był coraz lepszy, bo zaczął się dla mnie ciężko, ale wiesz, ja jestem takim człowiekiem, że wstaję rano i wybieram uśmiech na twarzy i staram się kroczek po kroczku, wiesz, być pozytywna. Wiesz, nad czym też pracuję? Nad czymś takim, żeby nie oceniać ludzi, wiesz. Jak, bo każdy z nas jest człowiekiem, nie? I czasami mamy jakieś emocje, to ja tak sobie pilnuję, żeby nie mieć w sobie zawiści, jakiegoś takiego porównywania się, oceniania kogoś w zły sposób, wiesz. No to tak, żeby być lepszym człowiekiem i żeby być uśmiechniętą. W takim razie bądź uśmiechnięta, tego ci życzę, to powiem ci jeszcze, sprzedam ci coś, co przed chwilą z rozmowy z panią Danutą Stęką. I ona powiedziała mi, że dla niej teraz przepisem na to, żeby się uśmiechać codziennie, jest prowadzenie wdzięcznopisu. Czyli od początku roku prowadzi taki dziennik, w którym zapisuje, za co jest wdzięczna. I no, mnie chyba tym zaraziła i sam zacznę to zapisywać, więc jeżeli mogę tobie coś sprzedać, to idźmy za tym tropem pani Danuty Stęki. Dobra, to następnym razem jak się spotkamy, to wymienimy się, co tam masz w wdzięcznopisie. Wdzięcznopis. Fajnie, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.